Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Korei z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 roku. Negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei zostały przeprowadzone zgodnie z celami wyznaczonymi w komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 roku pod tytułem Globalny wymiar Europy – konkurowanie na światowym rynku. W dokumencie tym określono, jak unijna polityka handlowa ma wspierać cele Europejskiej Strategii Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia. Niezwykle ważną kwestią dla krajów Unii Europejskiej jest tworzenie nowych możliwości dla wzrostu gospodarczego poprzez otwieranie nowych rynków handlu i inwestycji. Podjęcie negocjacji przez Unię Europejską w kwestii kompleksowych umów o wolnym handlu z wybranymi krajami trzecimi jest priorytetem. Jest to również zbieżne z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Rokowania dotyczące umowy o wolnym handlu z Republiką Korei miały na celu zapewnienie kompleksowego i wyważonego porozumienia. Umowa przewiduje stopniową i wzajemną liberalizację handlu towarami i świadczenia usług, a także liberalizację zasad dotyczących kwestii związanych z handlem. Rzeczypospolita Polska stanie się stroną umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei. Warto zaznaczyć, że obecnie tylko 2% koreańskiego importu z Unii Europejskiej nie jest objęte cłem. Szczególnie liberalizacja handlu rolnego będzie stanowiła wymierną korzyść również dla polskich eksporterów. W przeciągu 5 lat strony umowy zamierzają znieść ponad 98% ceł na większość wyrobów przemysłowych i produktów rolnych. Wprowadzone zostaną liczne ułatwienia celne i handlowe. Umowa również zawiera dwustronną klauzulę ochronną, umożliwiającą stosowanie środków ochronnych w przypadku, jeśli wynik liberalizacji handlu wzrośnie wielkość przywozu. Umowa wejdzie w życie 60 dni po wymianie przez strony pisemnych powiadomień poświadczających, że spełniły one swoje odpowiednie wymogi prawne i zakończyły obowiązujące procedury. Dla Polski tymczasowe stosowanie umowy rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie, w jakim Polska i Republika Korei powiadomią o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur związania się umową. Zapewnienie lepszego dostępu do koreańskiego rynku towarów i usług jest z pewnością uwarunkowane zwiększeniem dostępu do rynku unijnego, w tym również polskiego. Umowa przewiduje stopniowe zniesienie wszystkich barier taryfowych między stronami, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynku w zakresie inwestycji i świadczenia usług. Ocenia się, iż umowa będzie miała wpływ finansowy na dochody całej Unii Europejskiej w wysokości około 800 milionów euro rocznie. Umowa oceniana jest jako porozumienie zupełnie nowej generacji, która zostanie zawarta ze znaczącym, rozwiniętym partnerem handlowym. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Klub Parlamentarny Solidarna Polska będzie głosował za projektem tej ustawy, a w konsekwencji tego umowa powinna być ratyfikowana. Dziękuję bardzo.